Dzień dobry wszystkim. A ty się już witałeś? Nie. A, czyli dzisiaj witamy się razem w końcu. Wreszcie, tak. Tylko, że znowu tutaj w miejscu, gdzie jest pełno komarów, chociaż jakoś dziwnie dzisiaj nie gryzą. Bo one zaczynają bardziej gryźć tak o 17. A, czyli mają grafik ustalony. Tak, super, tak, fajnie. Czyli dopiero za 2 godziny. Dzisiaj zabieramy was na Solinę i może do Poleńczyka jeszcze podjedziemy, może. Zobaczymy. No. I zobaczycie w sumie, co tam jest. To jest taka miejscowość typowo turystyczna. Oj, właśnie. I Solina, i Poleńczyk. Będzie na pewno dużo ludzi. Jak my tam zaparkujemy? Tam jest ciężko z parkowaniem, tam jest właśnie zapora. No, będzie fajnie. Ja się sobie teraz pomyślałem, jak my tam zaparkujemy. Będzie masakra. Natknąłem się na wypadek tak w ogóle. Niemiły. Mam nadzieję, że nic się poważnego nie stało. Ale wyglądało to kiepsko. A teraz gdzie jedziemy? Na prostej drodze motor albo rower, tak? Bo tak, widziałeś, no w sumie zaraz tam będziemy, bo tam właśnie jedziemy. No, zaraz zobaczymy. Idziemy sobie coś zjeść. Zabieram Klaudię na coś dobrego. Dobra. No. Bo ja w ogóle nic nie jadłem, jestem głodny. Ja jadłam tylko śniadanie, bo właśnie teraz mama się mnie pytała, czy chce obiad i czy tobie też dać, ale powiedziałam, że my jedziemy na obiad. Tak, jedziemy na obiad. Jesteśmy właśnie w Lesku i tutaj będziemy jeść. Jesteś tutaj, siedzę jak chłop. Tako, właśnie. U Szelców. Jeżeli nie wiecie, to w Lesku właśnie Szelcowie, Szelc. To jest taka najbardziej znana firma, jeżeli chodzi o restauracje, wypieki, kawiarnie właśnie, wypieki. Co jeszcze mają? Imprezy. Mają piekarnie, mają dużo cukierni, kawiarni. Teraz niedawno, chyba w tym roku, tak, powstała ta wiata grillowa. I wiata grillowa jest obok restauracji. Tak. I też mają właśnie hotel połączony z restauracją. Tu są zawsze wesela, komunie, sylwestry. Mieliśmy tutaj studniówki. I obok restauracji jest słodki domek, gdzie są pyszne desery. Tak, i w sumie ja najbardziej pamiętam, odkąd byłem taki brzdąc, to właśnie ten słodki domek najbardziej. Też. Ja tam pracowałam to było tak, że ja pracowałam właśnie u nich, tylko tak, w Poleńczyku. Ale byłam też w słodkim domku chyba przez 2 dni. Ale fajny jest właśnie ten zakątek, gdzie jest tutaj tak dużo i te restauracje, i ta kawiarenka, i właśnie ta wiata grillowa. Super, tak. A pieczywo mają najlepsze i tutaj, jak jesteśmy tutaj, to tylko stąd wiemy. Tak. I ciasta tak samo. No. Wzięliśmy sobie, zamówiliśmy po proziakach, tak? Tak. Jedanego z masłem. Bo Witka kuzyn mówił, że proziaki są bardzo dobre tutaj. Tak. I proziaki z wieprzowiną szarpaną. No, jestem ciekawa, no bo to twoje z wieprzowiną to jakieś chyba duże. No mam nadzieję, że to będzie duże, no bo 16 zł kosztuje, 350 gram. Ale no mam nadzieję, że będzie w ogóle dobre, bo ja i ceny mają tutaj dosyć spoko. No, jest jeszcze co, rosół, są pierogi ruskie. Ale jestem, nie ma karkówki. Tylko, że nie ma karkówki, bo ja chciałam karkówkę. Ja też chciałam karkówkę. Zróbcie karkówkę. No właśnie. Co jeszcze jest takiego tutaj ciekawego? Ja mam piwo, ale bo ja nie piję normalnego piwa. Ja mam kolę. Ja nie znoszę smaku piwa i powiedziałam, ale jakieś delikatne, bo nie ma smakowych i mam okazało tak się, samo. Że jest smakowe. Mam tak samo. I ja nie znosimy piwa. Nie, nie wiem dlaczego, ale jakoś mamy takie... A najbardziej tak nam smakuje chyba karmin. Karmin 0%. Karmin 0%. To prawdziwe, tak, bo to podstawowe. Jest takie ciemne i takie... Karmelowe. Karmelowe. No to ma taki karmelowy posmak. Pyszne jest. No. Przepyszne. Jak fajnie, że mamy tego gimbala i on ma ten swój trójnóg i to tak wszystko stoi i możesz sobie gadać na spokojnie. No. To już jest na prosto. Cudowne. I właśnie tutaj obok był ten wypadek i już wiemy, że to był motor i... No, samochód zderzył się z motorem. Nie wiemy w sumie, nie droga widzimy. Droga jest zablokowana. Zablokowana jest droga cały czas. Policja przejeżdżają, cały czas jest. Przejeżdżają w sumie właśnie tutaj przez... Szelca, słodki domek i Szelca, no bo nie da się przejechać przez drogę, bo jakby policję zablokowało. Let's try this one. Ja już spróbowałam. Czekaj, bo musimy teraz na równi w miarę. O. Nas nie fokusowało. Dobra. Ja mam proziaka z masłem czosnkowym i żałuję, że nie wzięłam tego Witka. Bo
Ja mam z tą szarpaną czymś tam, już nie pamiętam. Z szarpaną wieprzowiną? Chyba tak. Tak? Czy takie. Wołowiną? Wygląda jak hamburger, tylko że w takiej picie. No tylko proziaku. To jest proziak. Moje jest pyszne, ja już wiem. Ja jeszcze nie wiem, bo nie próbowałem, ale wygląda super smacznie. Tak zdrowo, bo z ogóreczkiem, sałatą i w ogóle taki fit hamburger. Jest przepyszne. Tak? Daj spróbować. Aha. Obo. Ale nie najesz się. Ja sobie wiem, dlatego coś jeszcze na solinie. A. Oscypka. Na solinie musi być oscypek. Zawsze jak się idzie właśnie przez zaporę, to trzeba jeść oscypka. Dobra, no. To jest takie mięso jak maczanka krakowska. Właśnie jak jesteście w Krakowie, to polecamy spróbować maczankę krakowską. A ja kiedyś myślałam, że to jest jakaś zupa czy coś takiego. A to jest po prostu mięso w bułce i to mięso jest pyszne. Bo jest tak długo pieczone, gotowane, nie wiem, duszone. No, duszone, tak, no. Coś takiego. W sosie własnym. Zimna kola. I co? Co nie podobne smakowo. W sensie no mięso. Bardzo podobne i bardzo dobre. Dobra, wyłączamy się. Zjedliśmy, było pyszne i jedziemy teraz na solinę. Mam nadzieję w ogóle, że mnie słuchali, bo to chyba cicho mówiłem. Powiem jeszcze raz. Zjedliśmy, było pyszne, smaczne i jedziemy teraz na solinę. Tak? Tak. Jest dużo ludzi, jest bardzo ciasno i to aż dziwne, nie? Tu już maseczek nie musisz nie wynosić. No właśnie. Ale fajnie, czujemy się tak jak typowi turyści. Mimo, że jesteśmy stąd. No, także zaparkowaliśmy sobie tutaj na parkingu, no zaraz przy wejściu. I teraz idziemy sobie taką alejką, gdzie są właśnie alejką, nie wiem jak to nazwać, dróżką, gdzie macie, no... Multum straganów i to tak, wszelakiej maści. Chciałam powiedzieć kramy. Kramy? Tak to się nazywa? No ja sobie mówię kramy. Jak mówisz 5, to ja ci daję za 200-400. Jest mnóstwo ludzi. I tutaj, jeżeli ktoś chce poczuć takie prawdziwe, dzikie Bieszczady, to nie jest miejsce dla niego. Nie. Ale według mnie też warto zobaczyć. Jezu, myślałem, że zamknięte jest. Nie. Oh, taka, ten, ej, tam widziałaś? Jakieś zakłady tam były, co to miało tak, być? Tak, nie wiem, nie mam pojęcia. Już raz się z czymś takim spotkałem. Teraz wchodzimy. Na zaporę. Tak. Idziemy. Chodźmy. Właśnie jak mam to pokazać? Tak go mam pokazać? No, idziemy, tak. Potem będziecie widzieć przybitki, albo tak. Teraz. Idziemy. Ale dawno tu nie byliśmy. Kiedy tak. Ty ostatnio? No, wtedy, kiedy ty na pewno. Ze mną. Ej, czekaj, muszę chyba zmienić trochę, pociemnić, nie? No. Tak? Tak. O, jak ładnie. Tak ładnie, ale będziecie mieć przebitki. I zaraz gdzieś musimy sobie usiąść albo coś, żeby wam opowiedzieć co nieco. Tak. Bo, no, historia jest ciekawa, chociaż my to tak 3x3 znamy. Dokształciliśmy się z internetu. Damy wam linka w opisie. Ale ładne widoki. Piękne, ale ładne na ten, na miniaturę. Stójmy chwilę nieruchomo. Tak jakby co. Dobra, ale właśnie nie wiem, czy tu będziemy opowiadać, czy... Nie opieraj się, nie. To, bo ja się zawsze boję. Jezus Maria, Klaudia, to ty mnie nie strasz. Jezu. Nie wolno się opierać o zaporę. Sama trzymasz rękę na niej. Rękę, ale się nie opieram o to. Faktycznie się opierasz. To nie tutaj, nie, na pewno nie tu. Nie, no dobra, ale jest przepięknie, jest gorąco, tak parno, nie ma żadnego wiaterku, ale dobrze, że słońce nie świeci, bo jakby świeciło słońce, to już w ogóle. Tutaj jest też, nie wiem, gdzie, w Polańczyku czy na Solinie, szkoła. Nie mam pojęcia, chyba. Żeglarska, tak? W Polańczyku. W Polańczyku chyba, no. Chyba tak. Można sobie żeglować, pływać, rowerki. Oczywiście. To jest najpopularniejsze chyba. Tak, no dużo jest tutaj. Jakbym się nie bał o kamerę, to byśmy mogli sobie ten... Tak, ale z aparatem nie pójdziemy. Nie ma szans. Ale ja już nie chcę, ja byłam 2 razy i dziękuję. A ja nie byłem chyba na Solinie. Na rowerku. Ja w Polańczyku byłam. Aha. No ale wiecie, Polańczyk jest jakby naprzeciwko. No właśnie, tam. Thank you.
Jesteśmy. No, teraz usiedliśmy sobie na ławce i tak jak mówiliśmy, opowiemy wam co nieco o tej Zaporze. Co nieco? Malutko, bo malutko, tak. Ale jakieś takie najważniejsze szczegóły. Ale w opisie będziecie mieć linka i tam będziecie mieć większą historię. Tak. Jest to Zapora przy zbiorniku wodnym, sztucznie utworzonym w Zalewie Solińskim. W latach 60. XX wieku. Była budowana przez 8 lat, czyli... O kurczę, zaczyna wiać. W 68 już ruszyła. Tak. Warto wspomnieć, że już przedtem zastanawiali się nad budową tej zapory tutaj. Tak, w latach 20. Tak, tylko że no wiadomo z jakich powodów musieli jednak... Druga wojna światowa im przeszkodziła odpuścili. W tym. Ciekawa informacja, zwłaszcza dla mnie, to jest to, że pod spodem, pod tą taflą wody jest wioska. Wioski. Właśnie, bo to jest ciekawe, że tutaj były kiedyś wioski, no i te wioski musiały być zalane. Niestety. Także, no. I właśnie jestem ciekawa, jak to wyglądało z przesiedleniami i tak dalej. A ja nie też, mogłam znaleźć historii o tym. To powinno być gdzieś, nie wiem, wytłuszczonym drukiem napisane, pokazane, cokolwiek. Wracając do tematu Soliny, jest bardzo głęboka. No, bardzo. Najgłębszy punkt ma ile? 60 ileś metrów, więc tak. To jest sporo i tak od kilkunastu do właśnie kilkudziesięciu metrów głębokości. I taka ciekawostka, że jakbyście chcieli przejść dookoła ten zalew, to musielibyście poświęcić na to kilka dni, bo to 150 km właśnie ma. Tak. No, także no kawał drogi. A jeszcze ja czytam, znaczy kiedyś usłyszałam taką ciekawostkę, ale teraz nie potrafię znaleźć tej informacji i nie wiem czy to jest pewne, że gdy tu jest tak dużo betonu użytego do tej zapory, że gdyby wziąć ten beton, to można by otoczyć całą Polskę metrowym murkiem. Nieźle. No. To jest bardzo ciekawe dla mnie, że tak dużo betonu jest tutaj w tej zaporze. No, musieli w sumie, to musi być porządne. No. O, możecie sobie znaleźć też filmiki, jak spuszcza się tą wodę z zapory do rzeki, bo to a, tak no, wygląda. To robi fajne wrażenie. No. Niestety nie trafiliśmy, żeby dzisiaj spuszczali wodę, trzymają ją, ale i tak widoki, które widzieliście, widzicie, no są jednak... No, a jeszcze jest druga zapora tutaj u nas w Bieszczadach i to jest w Myczkowcach. Tak. Ona jest mniejsza, ale stamtąd jest fajna trasa, że idziecie sobie przez Lesko. Kamień Leski, później właśnie Myczkowce i Zwierzyń. Tam jest też taki drogę krzyżową tam się chyba robi. Nigdy nie robiłem. No i tam jest jakieś takie święte źródełko czy coś, więc jak ktoś jest katolikiem, to idealnie. A i fajnie, bo tutaj ta zapora, jak widzicie, to jest największa w Polsce. Co nie? Nie wiem, czy zapora jest największa, ale ten zbiornik. Zbiornik, w sensie chodziło mi o zbiornik, że największy w Polsce. Tak. Chyba pod względem ilości wody, tak? Tak mi się wydaje, że chyba coś tak. I w ogóle na tej zaporze już tego nie ma, ale wcześniej były takie piękne murale. A, bo tak, ona była tak. Brudna. Tak, i po prostu wyczyścili, ale wyczyścili w taki sposób, że brud tworzył rysunek. No i to pięknie tam był wyglądał, chyba, ryś. Możecie ryś, tak, i napis Bieszczady chyba albo tak. Solina. Możecie sobie wpisać w wyszukiwarkę, na pewno wam wyskoczy. Co? Oczywiście to jest odnawialne źródło energii, bo tutaj... A, tutaj jest elektrownia. Tak, PGE chyba, jak dobrze pamiętam. Mhm. Więc to jest kilka takich ciekawostek, resztę zachęcamy, żebyście sobie przeczytali, bo warto, naprawdę, a warto jeszcze bardziej tutaj przyjechać i samemu zobaczyć sobie. Tak, i przyjechać sobie na przykład do Soliny, tutaj połazić, tak. Na przykład popływać, poopalać się, pójść z dziećmi na te wszystkie atrakcje, bo tutaj jest taki na mini przykład, Luna Park. A za nami jest nawet Małpi Gaj, właśnie tak, wspinają się. No. Także ale, fajnie, ale obok jest jeszcze Polańczyk. Tak, ale jeszcze chciałem powiedzieć, że możecie wejść sobie do tej zapory. Jeżeli kupicie bilety, to możecie ją zwiedzić od środka. Mm-hmm. Więc to jest jeszcze ciekawe. Ja jeszcze nie byłam nigdy w środku, ty byłeś. Ale nie wiem czy tutaj, ale aha. Byłem, w jakiejś zaporze byłem. Ja jestem bardzo ciekawa i kiedyś jak przyjedziemy, to na pewno pójdziemy. Tam pójdziemy i jak będzie można nagrywać, to wam to pokażemy. Tak. A chciałam jeszcze powiedzieć, że obok jest Polańczyk. To jest bliziutko. Ja częściej właśnie jeździłam chyba do Polańczyka nawet. I tam polecam jeździć nad wodę. Tam się, to się nazywa chyba Unitra i jak chcecie iść z dziećmi, to tam są właśnie baseny, żeby nie pływać w tej wodzie tutaj, która nie jest strzeżona często, chociaż powinien być jakiś ratownik, ale wiecie, to jest no mniej bezpieczne, a na tych basenikach z dziećmi fajnie, a jeszcze teraz zrobili niedawno taki basen w jeziorze. Wcześniej był, ale on był taki brzydki, a teraz zrobili ładne baseny w jeziorze i to jest w Polańczyku. Nawet nie wiem, nie widziałem, ja to w sumie do Polańczyka jeździłem tylko z tobą. No tylko ze mną, a ja tam byłam
każdego roku wiele razy, bo tam mam ciocie, kuzynki. A ze smutnych ciekawostek to muszę powiedzieć, że tutaj co roku jest wiele samobójstw na tej Zaporze. I wiecie, macie stronę wody, no i tą drugą stronę i z tej drugiej strony bardzo niestety... Bardzo często skaczą właśnie samobójcy. Tak, to jest smutne akurat. Okropne to jest, bo to jest też no, okropne przeżycie dla tych ochroniarzy, tutaj, którzy tutaj chodzą i tych ludzi, którzy to widzą. No. Zerkam za aparat z dwóch powodów. Jeden to jest, że gromadzą się jakieś chmury i takie nieprzyjemne wiatry, a drugi to, że naprzeciwko jest wystawa z żelkami. Idziemy. Ale jeszcze gdzie idziemy? A, do Luna Parku. Znaczy nie wiem jak to nazwać. Nie wiem jak to nazwać. Plac zabaw, ja cały czas mówię na to. To nie, ale tam nie ma takich huśtawek i tak dalej, tylko no Luna Park, taki jak w amerykańskich filmach macie w jakichś miasteczkach. Mini. No taki mini, to nie jest duże jakieś. Nie Energylandia, tylko no. Takie, no wiecie, z podstawowymi sprzętami do zabaw. Znaczy... To tak jak dzieciom się mówi, możesz sobie wybrać jedną rzecz i jedną atrakcję. Klaudia nie chce mi kupić żelka. Nie, chcę, ale nie będzie chcesz. Tak jak z dziećmi. Możesz sobie wybrać jedną rzecz do jedzenia i jedną atrakcję. Na przykład. Co to no, za możesz... limit? No to przepraszam, to mogę wybrać tylko jedną rzecz do jedzenia, czy jak wybierę żelka, to już potem nie mogę zjeść na przykład kanapki? Jak będę mega głodny? Chyba, że sobie sam za nią zapłacisz. O, i co, dziecku też byś tak powiedziała? Tak, albo żelkę, albo coś normalnego do jedzenia. Ale to wiesz, że dziecko zawsze wybierze potem żelkę, nie? No. To ja też wybieram żelka. Chcę żelka. No dobra. Kwaśnego jakiegoś ale dobrego. Ale to jest głupie, Witek. To jest strasznie głupi znaczy, pomysł. Gubi mi ponieważ ostrość. Żelki czego? Tutaj są w cholerkę drogie, a lepiej sobie kupić całe opakowanie w Biedronce za dwa coś. Tak? Kwaśny i pojedziemy żelek. Do Biedronki, której już nie ma w Lesku? No. Ej, gubi nam ostrość cały czas na tamtą. Pokazuję, musimy tego... Teraz nie gubi ostrości. Nie, super. Zobaczcie się? Bardzo? Tradycji stało się zadość, czyli poszliśmy po oscypki. Mniam. Znaczy to jest, nie wiem, jak to się nazywa? Ja mówię na to korbaciki, ale nie wiem, czy to góralska nazwa. Tutaj to się nazywało makaron. O, dokładnie. O. Dziękujemy. I jest pyszne, bo nie jest zasłony. No. Mniam. Idziemy. Będąc dzieckiem, to właśnie tutaj, w tej konkretnej alejce zgubiłam 50 zł. O nie. Miałam w torebce niebieskiej, pamiętam, chciałam sobie zapłacić za okulary przeciwsłoneczne. Nie miałam czym. Spieszymy się, bo nam bateria. Tak, bateria nam miga i dlatego potrzebujemy drugiej baterii, której tutaj nigdzie nie można dostać. Nie,
Muszę wyśrodkować na nas, dobra, wyśrodkowałem. No właśnie. Co, kończymy już tego vloga? Tak, mamy nadzieję, że wam się podobało, bo nam bardzo i to jest taki chillowy dzień, taki, że możemy sobie pochodzić tak fajnie na luzie. Na luzie, nie stresować się ani nic. No. Bardzo fajnie, ładnie, nawet statek przepływa. Patrzcie, jak wszystko jest zaplanowane, no, idealnie. Miniatura. No, to także w sumie tyle. Przyjedźcie tutaj, pozwiedzajcie, a jak nie możecie przyjechać, no to wiecie, zawsze możecie zwiedzać z nami. Tak, pooglądajcie tego vloga. Teraz tak mi się podobają te nasze filmy, bo jest tak, jak miało być od początku. Ej, w ogóle nagrywamy to w 50 klatkach, ale trudno. No dobra, Jezu, my cały nie, czas... 25, sobie. My cały czas zmieniamy te klatki. Tak, więc to nam trochę burzy. Raz nam się tak podoba, raz tak. No i to by było na tyle. Jeżeli wam się podobało, to dajcie nam lajka. No musicie, koniecznie. My się tak dla was staramy. I kliknijcie przy czerwony przycisk subskrybuj, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście. I wchodźcie na nasze Instagramy, bo jakbyście byli na Instagramach, to widzielibyście o wiele więcej. No tak, teraz to tyle dajemy. Cały czas. Więc tu jest miszmasz i z piekła. Tak. I tyle. Bajo. I tyle. Cześć. Jednak jeszcze nie kończymy, a już się pożegnaliśmy, bo przyszliśmy do szelców. Nie pamiętam, jak to się nazywa. Słodkie coś. Coś, zachcianka, nie? Bo oni mają w Solinie, w Polańczyku i w Lesku. Tak. W Lesku jest słodki domek i tutaj jest też coś słodkiego. I Witek ma swoją hiszpankę. Tak, moje ulubione ciastko. Po prostu uwielbiam, jem dosyć rzadko, ale jest przepyszne. No, ty zawsze to bierzesz, co nie? Jak jesteś w szelcach. Tak. Ja tak tego nie lubię. No, wiem to. No. A ja będę miała gofra. Dokładnie. Nagrywamy, bo jeszcze mamy baterię, więc coś tam się udało. Jest. No. Życzcie nam smacznego i cześć.